naukę w naszej szkole, to są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na zajęciach praktycznych pracujemy w grupach trzyosobowych zazwyczaj na stanowiskach pracy i tam, słuchajcie, sobie grupujemy. Tak? Oczywiście pod nadzorem albo pani Ani, tak? Albo moim, albo jeszcze innych osób. Tam powstają się potrawy, oceniamy je, potem zjadamy. Tak? Praktyki szkoła zapewne, tak? Praktyki są w szkole. Jeszcze mamy praktyki właśnie, które odbywają się w szkole. To nie chodzi o to, że musicie iść gdzieś tam do zakładu gastronomicznego i tam być zaangażowani przeważnie do sprzątania, obierania. Tylko te praktyki macie tak jakby w szkole, a w szkole robicie potrawy od początku do końca i to jest wasze dzieło, prawda? Nie tylko obieranie, nie tylko sprzątanie. Czyli takie rzeczy najgorsze, tylko od początku do końca ta potrawa powstaje, no przez wasze ręce przechodzi, prawda? I my te arcydzieła potem, potem wszyscy konsumujemy. Balony takie dziwne, tak? Co mam tutaj w tym naczyniu? No, głośno. Ciepły azot, tak? Ktoś chciałby potrzymać? Też? Może na palce, bo ma rękami, bo tu żaden końcówkę. Co się z tym balonem dzieje, to wszyscy wiedzą, tak? I się na każdej dziewczyny mam taką zwiędniętą... Nie, to nie zmusza, tylko co to jest? To jest tulipan, czyli któraś nie wiem, co chciałby, czyżby nie rozerwali tego. Pani chciała przyjść do mnie tutaj i dostać takiego telefona? Chyba nie. Patrz, nie wiem, pierwszy odpowiedź. Jak masz na imię? Ola. Weź to włóż do tego azotu i możesz dzisiaj taki eksperyment zastosować, żeby sobie roz... No tak, włóż tam śmiało. Dobra, pomożemy ci trochę. Ponieważ jak mieliśmy róże, to one wchodziły nam do tego termosu, tak? Ola, masz jakieś dzisiaj stany, że tak powiem, agresywne czy nie? A możesz w takim razie zaszaleć i walnąć sobie tym kwiatkiem o stół, teraz krzyknąć tam jakieś, o, śmiało, tak? Czyli mamy taką sytuację, że woda, która w tym tulipanie była, tak? Brawa na oni, słuchajcie, bo odważna. Mamy bitą śmietanę. Ktoś lubi bitą śmietanę? Jest odważny? Jesteście czy nie? Nie, to facet może. Tamten taki bez brzegu. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. Tu masz śpitą śmielony. Bierzesz łyżeczkę i bierzesz od dołu. Okej. Tylko uważaj, nie? To jest zimne. Poczekaj chwilę, aż ci wyparuj razem z łyżeczki. Dobra. Śmiało. Smacznego. Głupnij z ustami. Nie przestało. Widzieliście przez moment, tak? Że chorobą dosyć ustami się stylą. Poruszają się przy takim razie w taki, a nie inny sposób. Inny program będzie skonstruowany inaczej. My sterujemy tymi przyciskami, które tutaj są. To znaczy, powiem to w taki sposób praktyczny. Gdyby Przemek tutaj miał grany program na... No dobra, ale niech jest grany program na sterowanie drzwiami w supermarkecie. Ktoś podchodzi. Czujnik do wygrywa, drzwi się rozsuwają, prawda? Co to znaczy? Czujnik do wygrywa, my naciskamy, drzwi się rozsuwają, lampy. Tak? Musimy to jakoś symulować, że my tu nie mamy drzwi, ale możemy zaprogramować tak naprawdę dowolne rządzenie mechaniczne. Kolejny, który jest tam znany, jeżeli chcesz, mogę zaprezentować na tobie podstawowe zdjęcie, które wykona ta kamera. Pokaże ona między innymi twoje jakby najczytelniejsze, najsilniejsze, całą strukturę tego ciała. Jakbyś mógł, proszę ustawić się przed tym.
Jest możliwość oczywiście również wysłania tego zdjęcia na maila, żeby ktoś był chętny, mogę wykonać parę zdjęć, zapisać imię, nazwisko maila oraz numer zdjęcia i w przeciągu tam dosłownie paru dni zostanie mu to wysłane. Dobra, teraz tak, proszę o uśmiech, co prawda nie będę tego przewidać, ale nie jest uśmiech. Dobra, uwaga. I dobra. Dziękuję. To jest dokładnie. Na twarzy masz aktualnie 35 stopni na podbródku. No hipotermia ci nie grozi, ale. Słuchajcie, ja bym mógł chciała tylko jeszcze jedno. Zaznaczę? Nie, żeby. Oprócz tego, że mam wcześniej opisał, oprócz tego, co Adam pokazuje, czyli tą kamerę telewizyjną, mamy tutaj schowane samochody na wodór, czyli wytwarzamy wodór poprzez reakcję chemiczną i dzięki temu ten samochód my go dokładnie. Powietrznego, samochodowego, wodnego, przesyłowego. Poza tym logistyka zajmuje się magazynowaniem. Logistyk musi dobrze zaplanować magazynowanie, tak żeby zajmował produkty jak najmniej miejsca i jak najwięcej się z tego zmieściło, jak najłatwiej było to ściągnąć z półki, żeby to wydać klientowi. Thank you.
wyposażona w nowy monitor, w nowy moduł cały. Urządzenie takie zostanie, bo ono jest bardzo dobre. Ona funkcjonuje już tutaj 10 lat ponad. Tylko zmienimy program do tego urządzenia. Być może, że będzie taki program, który będzie wpisujesz numer rejestracyjny samochodu i przechodzi przegląd albo nie, ale to ci mówi urządzenie. Nie ja decydował będę do końca, tylko będzie decydowało przede wszystkim urządzenie o tym, jak przegląd wygląda, czy jest prawidłowo wykonany, czy nie. To jest do sprawdzenia śladem. To jest takie proste urządzenie. Być może, że heli będzie kupione, takie specjalne, specyficzne, żeby można natężenie oświetlenia zbadać. Można to obliczyć. Tam macie moduł do sprawdzania. Zadymienia, czyli inaczej mówiąc spali, ale do benzyny. Jeżeli samochód wjeżdża u nas na przegląd, musi być rozgrzany katalizator, kilka razy go tam podgrzewamy i automatycznie wtedy włączamy to urządzenie do rury wydechowej. To jest taka sonda specjalna O, gdzie wkładamy ją do rury wydechowej bezpośrednio badamy spaliny. To było podłączane do komputera, zobaczcie sobie, to jest najnowszy komputer praktycznie, jaki w ogóle istnieje produkowany przez Boscha. Nie ma nowszego. Moduł jest modułem, a tutaj te wszystkie dane, najnowszy program. IBM, no to akurat jest IBM monitor, bo duży nam niepotrzebny jest taki. To nie jest przenośny, ale mamy jeszcze na 4 laptopy, możemy podłączyć dodatkowo, tylko trzeba mieć takie moduły, 4. To wtedy możesz testować znowu samochody, nie ma problemu. Tu masz wszystko po kolei, jeżeli chodzi o wyszukiwanie błędów, konserwację, masz rysunki poglądowe, gdzie co jest, nie musisz wiedzieć wartości testowe, na przykład nie wiem jak ustawić samochód. Proszę bardzo, jest tu bomba wtyskowa, nie bomba wtyskowa i tak dalej. Nie wiem jak paski zębate zamontować, proszę następny samochód. Łatwość montażu, nie muszę mieć autodaty, nie muszę mieć książek specjalnej do tego, bo wszystko mi daje Citroen, czyli tak zwana firma Bosch. Informacje o pojeździe, nie wiem jak... Gdzie jest tabliczka na przykład umocowana w pojeździe, znamionowa, no, na przeglądach technicznych. Proszę, już też wiem. Ciśnienie w oponach. Nie wiem jakie ma opony, w zależności od tego wszystko jestem w stanie określić. Słuchajcie, tutaj jest sala informatyczna. Uczniowie tutaj, klas technikum, uczą się spraw związanych z montażami komputerów, obsługą komputerów, różnego rodzaju aplikacjami, między innymi tutaj dla Was są zaproponowane do przeprowadzenia dwa konkursy czasowe. Są atrakcyjne nagrody. Jest myszka bezprzewodowa i jest taki tunel telewizyjny, gdzie można telewizję oglądać w komputerze. Także jak będzie ktoś chętny, to zapraszamy tutaj na 6 stanowisk. 6 osób może wziąć udział w takim konkursie. Tam jest też rozłożony komputer, który uczniowie tutaj składają. Można spróbować jakiś podzespół włożyć, zobaczyć jak to działa. A konkursy są proste. Jeden to jest taki wirtualny montaż komputera. Jak ktoś kiedyś rozbierał, montował komputer, to można się pobawić wirtualnie. Natomiast jak ktoś się bawił kiedyś w gimnazjum w tworzeniu stron, to tutaj uczniowie naszej szkoły się uczą tego, że zaawansowany w ten sposób, między innymi ta strona, która jest stroną szkolną, gdzie było robione zdjęcie i gdzie będą opublikowane te zdjęcia, też jest stworzona i robiona przez uczniów. Tak, tutaj jest taki prościutki szablon, gdzie po prostu takie dane, to co w tej chwili widać tu na ekranie, można na komputera spróbować zrobić. Oczywiście jest pewien szablon już przygotowany, tylko trzeba zgodnie z instrukcją, która jest również na tych komputerach, spróbować, no w jakimś tam czasie 5 minut to